Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek grze Farming Simulator 22. Tym razem zapraszam na serię Czas Zacząć na mapie PW Wolf Creek. Jestem sobie tutaj przy Fendzie faworycie 515C. Przyjechałem do sklepu, bo mam do zabrania przyczepkę. Przyczepkę, z której będę sporo w tym odcinku oczywiście z niej korzystał, więc uruchamiam ciągniczek, włączę te wszystkie tabeleczki. O, dobrze, już ta mapa mi dzisiaj nie będzie potrzebna, dlatego że większość czasu dzisiaj spędzę na gospodarstwie. Mamy godzinę 19:14. Za wiele oczywiście tutaj żadnych prac polowych nie mam i też nie chciałem tych prac wykonywać w nocy, więc z racji tego, że pojawiło się tutaj dość sporo zagród ze zwierzętami, to niestety, ale wieczorami trzeba niestety zrobić mały obrządek. Więc myślę, że kolejne tutaj odcinki właśnie poświęcę tutaj dostarczeniu, uruchamianiu różnego rodzaju produkcji w szklarniach, w sadach oraz dostarczę w pierwszej kolejności tutaj pożywienie dla wszystkich oczywiście zwierząt. Dość trochę, powiem wam szczerze, ich mam. Więc wydaje mi się, że żeby nie było tutaj nagle jakiegoś niepotrzebnego masowego wygnięcia zwierząt, no to trzeba niestety zwierzęta oczywiście nakarmić. Dobra, dojeżdżamy sobie tutaj do silosika, literka N i cofamy. Oczywiście powiem wam tak, wprowadziłem troszeczkę zmian i to powiem wam dość sporo tych zmian. Między innymi pojawiła się tutaj zagroda chlew tak naprawdę dla prosiąt. Nie męczyłem już was kwestią związaną tutaj transportem tak naprawdę prosiąt na gospodarstwo. I oczywiście prosięta już są na gospodarstwie. I zostało mi oczywiście dostarczenie do nich tak naprawdę przede wszystkim w pierwszej kolejności karmy. Karmy w pierwszej kolejności muszę ją dostarczyć. Jest to oczywiście dość spory chlew. Mieści on około 1000 sztuk. Ja niestety z zasady nie wypełniam tych tutaj zagród w 100%. Mam tu raptem 450 sztuk. Więc poczekam sobie, aż tak naprawdę trzoda chlewna zacznie tutaj się rozmnażać i wtedy, jakby to powiedzieć, nie narażając się na większe koszty, znajdzie się tutaj odpowiednia oczywiście liczba prosiąt na tej zagrodzie. Dobrze, to oczywiście śmigamy i dostarczamy tutaj pożywienie. Tak naprawdę jeszcze spojrzę sobie tutaj na menu zwierząt. I tak. I jeszcze będę musiał tak naprawdę dostarczyć słomę. Muszę jeszcze dostarczyć słomę. Widzę, że dość sporo się tutaj pojawiło. Sporo tej paszy rzuciłem tutaj do chlewa. Prawie 120 tysięcy. I prawie w 90%, no może nie, no w 60% oczywiście mamy tutaj pożywienie. Dobra, śmigamy oczywiście tutaj po słomę. Chyba, wiecie co, zrobię jeszcze jedną rzecz, bo tu mi stoi beczuszka. Żeby mi ona tutaj za bardzo też nie przeszkadzała, trochę podjadę nią do przodu. A co mi tutaj ona będzie przeszkadzać? O, podjedziemy sobie tutaj i myślę, że ona nie będzie już mi w żaden sposób zawadzać. A i ten. O, leż! Pinknąłem sobie tutaj w płotek. No, tak to jest, jak się ustawi tak naprawdę sporą liczbę tutaj różnego rodzaju dekoracji. Nie ukrywam, że no, zajęło mi to trochę
tutaj ustawienie tego wszystkiego. Dobrze. Literka Q. I teraz będziemy tutaj dostarczać słomę. Muszę oczywiście tą słomę gdzieś tutaj odnaleźć. O, była, była. Mam też owce, więc owce na pewno będę musiał się tutaj owcami zająć. Muszę tam pewnie dostarczyć siano. Mam dwie owczarnie, więc no, będzie dzisiaj dość sporo, sporo roboty. Tym bardziej, że jeszcze mamy tutaj też i konie. Konie mamy na gospodarstwie, mamy kury, więc kury też będę musiał tutaj oporządzić. Mam nadzieję, że starczy mi czasu i całą masę szklarni. Jak widzicie, chciałem też się tutaj wami pochwalić. Fajne są te displaye informacyjne. Jak widzicie, mamy informacje, mamy owies, pszenicę, wióry. No niestety tutaj chyba zbyt blisko stoi ten magazyn wyrobów gotowych i na razie, powiem wam szczerze, nie pokazuje mi tak naprawdę tego, co tak naprawdę jest w tym magazynie. Oczywiście nie ma za wiele. Za jakiś czas na pewno to się wszystko tutaj pojawi. Dobrze. To lecimy tutaj do naszej obory, przepraszam, do naszego chlewu i dostarczymy oczywiście słomę. Tak właśnie myślę, w którym miejscu tą słomę. Wydaje mi się, że w taki sam sposób tutaj, jak dostarczyłem paszę, to dostarczę słomę. No i zaraz zobaczymy, czy mam rację, czy nie mam racji. No mam rację. Dobra. Wyścielimy oczywiście tutaj oborę. Zaraz zobaczymy. Ładnie tutaj widzę, jest wyścielona. Jak widzicie, o proszę, słoma się tutaj pojawiła, prosiaki jak pięknie sobie tutaj chadzają po całej zagrodzie, naprawdę fajnie to oczywiście wygląda. Troszkę tu jeszcze oddalę, o powiem wam, chyba mamy komplet. Oj, powiem wam, sporo mi tutaj też tej słomy wyszło. Nic, no tak to niestety jest. Ma się oczywiście tutaj dość spore zagrody, to tak to wygląda. Ok, przede wszystkim może teraz chciałbym oczywiście pozdrowić Adama Krzyzgraja i Bananka. Bardzo oczywiście panowie dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję wam za wszystkie dobre słowa, za komentarze, za łapeczki. Oczywiście wszystkich zapraszam do odwiedzenia kanałów obydwóch panów. Również i wam chciałbym podziękować za wszystko, co zrobiliście dla kanału pana Shadower. Za wszystkie dobre słowa, za lajki, za komentarze. Wielkie, wielkie dzięki i oczywiście zapraszam osoby, które jeszcze nie zdecydowały się do subskrypcji kanału, do uczynienia tego. I nie zapomnijcie, że od poniedziałku do piątku oczywiście puszczane są tutaj filmy, a od niedzieli, od tak naprawdę soboty i niedzieli mamy tutaj małe streamy i oczywiście serdecznie na nie zapraszam. Dobrze. O, już zbliżamy się tutaj do zagrody z owcami. I już. I tu zaraz wjedziemy sobie i dostarczymy oczywiście. Mam nadzieję, że się zmieszczę bez większego problemu. Powiem wam, że... O, nawet powiem wam, że nie ma z większego kłopotu. Wjechałem za pierwszym razem. Może troszkę wyjadę, bo ta przyczepka niestety... O! O, jednak za daleko. I jak widzicie, uzupełniam tutaj, tutaj u owieczek oczywiście siano. Owieczki też są. Też nie męczyłem was tutaj z tak naprawdę dostarczeniem tutaj owiec. Widzieliście oczywiście na pozostałych seriach, więc też nie ma sensu, żebym wam to wszystko pokazywał. Tak mniej więcej wygląda tutaj budyneczek. Oczywiście zapraszam wszystkich na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i też na mapę PW Conti na Farmingu 19.
I pamiętajcie, że nagrywam odcinki oczywiście w formacie 4K, więc ustawiajcie YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania. I oczywiście zapraszam do klikania łapeczek w górę, do klikania na dzwoneczki i śmiało zapraszam do komentowania. Komentarze są dla Was, więc śmiało zapraszam oczywiście. Za wszystko oczywiście serdecznie dziękuję i przypominam też o linku, który jest pod każdym filmem, znowu to nie tutaj się ustawiłem, znowu się pomyliłem, bo tak naprawdę powinienem jechać kapkę dalej. Linkiem pod każdym filmem, link, który przekieruje Was na oficjalną stronę, gdzie można oczywiście wesprzeć dzieciaki i za to oczywiście wsparcie Wam serdecznie dziękuję. W tym tygodniu proszę o wsparcie dla Jagody i wielkie, wielkie dzięki w imieniu Jagody, jak i moim skromnym pana Shadow R. Wielokrotnie też Wam wspominałem, że ja donate'ów nie potrzebuję. Nie zbieram na nowy komputer, nie zbieram na kierownicę, na oponę do ciągnika i tak dalej, ale myślę, że mogę z miłą chęcią poprosić Was o wsparcie, naprawdę w szczytny cel i za to serdecznie Wam bardzo, bardzo dziękuję. Śmigamy sobie oczywiście tutaj do jeszcze jednej owczarni, bo tych owczarni mamy tutaj aż dwie. Każdy oczywiście mieści tutaj 500 sztuk, ale standardowo ja niestety nie wypełniam tutaj tych wszystkich owczarni w 100%. Zostawiam sobie to po prostu na młode okazy. Jak się one oczywiście tutaj pojawią, to będę po kolei systematycznie sprzedawał tutaj te wszystkie stare owieczki i zastępował tutaj młodym narybkiem, jak to mówię. Oczywiście. Oj, tutaj już niestety delikatnie przegiąłem, ale nie jest oczywiście źle. Dobra, dostarczamy tu też siano, jak widzicie. Wprowadziłem tutaj bardzo znaczącą zmianę. Oczywiście wcześniej tego nie robiłem. Ustawiłem tutaj season aż na 7 dni, więc tak naprawdę jeden miesiąc, jak dobrze pamiętam, nie wiem, czy ja to też poprawnie powiem, ale gdzieś tutaj to cudo jest, gdzieś tu się oczywiście ten season ustawia, wydaje mi się, że tu się ustawia, o, dokładnie, mamy oczywiście jeden miesiąc trwa 7 dni, dlaczego? Dlatego, że tutaj nie będę realizował kontraktów, nie będę też tutaj robił to, co tak naprawdę robiłem na poprzednich seriach. Będę oczywiście tutaj kupował własne pola i tak naprawdę zmieniał tą mapę na własną tak naprawdę modłę. Więc potrzebuję tutaj dość sporo czasu, bo jednak powiem Wam szczerze, że tak sobie troszkę popatrzyłem i tej roboty będzie tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Dobrze, tu mamy oczywiście do dostarczenia wodę, więc oczywiście śmigamy tutaj do zagrody z końmi i dostarczymy oczywiście tutaj pierwszą rzecz, jaką musimy dostarczyć, czyli siano. Siano, myślę, że też powinienem tutaj dostarczyć i owies. Owiec mam tutaj w silosie, to zaczniemy oczywiście dostarczać sianko w pierwszej kolejności. Spojrzę oczywiście na menu zwierząt. Bardzo proszę, prosięta mają już full. Jak widzicie, kury chyba też. O, i tu mamy oczywiście konie. Konie dostarczamy, a tu jeszcze trzeba dostarczyć słomę, mamy siano. A jeszcze tak naprawdę musimy jeszcze dostarczyć pewnie owies, więc śmigamy sobie teraz trochę po owies. Będę musiał tutaj w miarę wyrobić, nie jest to jakaś tam ogromny wybieg dla koni. Też nie męczyłem Was z tymi końmi, żeby pokazywać Wam, jak się te konie tutaj na gospodarstwo dostarcza. Myślę, że widzieliście to nieraz na różnego rodzaju filmikach. Tym bardziej, że ja też kiedyś robiłem tutaj filmik na Teraz Polska, gdzie dostarczałem oczywiście konie.
I teraz śmigamy sobie tutaj po owies. Mamy oczywiście owies. A i tutaj przegiąłem. W sumie nie przegiąłem. Dobra, to zaczynamy szukać owies. Powinien gdzieś na początku być. Mamy to. I ruszamy. I jeszcze będę musiał tutaj dostarczyć słomę do tych moich koników. I zajmiemy się tak naprawdę za chwilkę uruchamianiem tych wszystkich szklarni, tych sadów. To troszkę nam też czasu zajmie. Jak widzieliście, mam też zagrodę dla koni. Ja tak naprawdę, powiem wam szczerze, jeszcze nie dostarczyłem tam... Oj, coś za blisko tu podjechałem. Dobra. Nie mam jeszcze krów, powiem wam szczerze, dlatego że chciałem właśnie poświęcić tutaj troszkę oddzielny odcinek właśnie krowom, więc powiem wam, że poczekam sobie na spokojnie. Mamy podstawową żywność. I tak naprawdę jeszcze mamy siano. I jeszcze oczywiście dostarczymy może trawę. Albo siano jeszcze dostarczymy. Wydaje mi się, że owiec wystarczy. Sporo tego owca konie sobie tutaj od razu połknęły. To jeszcze będę musiał oczywiście tutaj dostarczyć. No właśnie zastanawiam się, trawę czy siano? Dostarczymy trawę. Ewentualnie całą resztę, powiem wam szczerze, rzucę tutaj do... tak naprawdę do suszarni. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj właśnie krów, chciałem poświęcić oddzielny tutaj odcineczek, ale fajnie sypie. Nieźle. Oddzielny odcineczek, gdzie tak naprawdę jest to dość też spora obora, bo ona liczy około 2000 sztuk. Myślę, że to będą tutaj dwie obory na rasę mleczną i rasę mięsną, więc na pewno jeszcze jedna się tutaj obora znajdzie. I chciałbym, jakby to powiedzieć, też oddzielny odcineczek tutaj zrobić właśnie z tymi właśnie krowami, bo myślę, że nam cały odcinek właśnie zostanie poświęcony właśnie na krowom. Tyle nam oczywiście tutaj czasu zajmie cały ten oporządek krów, bo trzeba tutaj dość sporo surowców dostarczyć, tym bardziej, że jest to oczywiście robot. Więc czeka nas... tutaj nie przyjmuje trawy. No proszę. Czyli tutaj trawy oczywiście konie nie jedzą. No to ciekawe, że nie można trawy. No cóż, jak nie można, to trawy oczywiście dostarczymy tutaj do suszarni. A myślę, że z czasem tutaj pojawi się siano i będziemy mogli oczywiście... wtedy dostarczyć to siano. Konie mają też wodę, więc tak naprawdę chyba już więcej nic tutaj nie potrzebujemy. No i za chwilkę zabierzemy się oczywiście tutaj tak naprawdę za pozostałe budynki. Mamy tutaj sady, więc prawdopodobnie będę musiał dostarczyć ziarno i sobie przy okazji też popatrzymy, jak to oczywiście wygląda tutaj w łańcuchu produkcyjnym. Zacznijmy oczywiście od sadów. Potrzebuję oczywiście tutaj wody, tutaj potrzebuję ziarna i jeszcze śmigniemy dalej. Chyba będzie to wszystko. Ziarno będzie i w tym, i woda, czyli mamy tak. Tutaj mamy chmiel, czyli mamy plantację chmielu. Tu mamy dwie szklarnie.
I tu mamy sad, więc do sadu będzie trzeba dostarczyć tak naprawdę ziarno. Więc śmigamy sobie tutaj po ziarno. Niestety, ale jak widzicie, nie mam surowców. Zacząłem tak naprawdę w takim, a nie innym okresie i wszystko tak naprawdę muszę sobie teraz pokupować, więc zajmie mi to też trochę czasu. Powiem wam szczerze, sprawdzałem sobie tutaj wiatraki i słabo sobie na razie radzą. Nie ma też większego wiatru, więc no tutaj niestety, ale sporo czasu zajmie mi oczywiście tutaj uruchomienie tej całej produkcji. Jak widzicie, jest naprawdę słaby wiatr. Sprawdzałem sobie oczywiście tutaj pogodę. Jak widzicie, dzisiaj jest raptem 2, znaczy drugi stopień siły wiatru, więc no powiem szczerze, szaleństwa nie ma. Jak widzicie, mogę się spodziewać dużo silniejszych wiatrów i może wtedy tak naprawdę zaczną te wiatraki przynosić tutaj trochę większy spodziewany zysk, bo jak na obecną chwilkę jest to oczywiście niewiele. No tak to oczywiście wygląda. Jest to oczywiście mapa nie tylko tutaj farmerska, ale również ma tutaj dość sporo produkcji. I tą produkcję powolutku trzeba będzie oczywiście tutaj uruchamiać. Dobrze, zbliżamy się oczywiście najpierw do sadu. Literka I. Mamy tu oczywiście dostarczone ziarno, ale mamy jeszcze jeden tak naprawdę. I tak właśnie patrzę, co tu jest potrzebne. Aha, mamy wodę do dostarczenia, palety mamy do dostarczenia i wydaje mi się, że tu mamy chyba właśnie tą organiczne, czyli tak zwany kompost. O kurczę, aż tyle tego ziarna weszło i sporo, powiem szczerze, do tego sadu. No tutaj pewnie też sporo wejdzie. Całość. No dobrze, no niestety tak to oczywiście wygląda. Mam tu jeszcze chyba jeszcze jeden budyneczek. Ja muszę go oczywiście sprawdzić. I tak właśnie zastanawiam się. A właśnie, no właśnie. Zapomniałem o jeszcze jednym budynku. To jest tutaj właśnie sad klonowy. Ja muszę sprawdzić, co tutaj do tego sadu klonowego jest potrzebne. No, tylko woda, więc nie jest oczywiście tak źle. Wsiadamy oczywiście tutaj do ciągnika. Wydaje mi się, że już chyba przyczepka na obecną chwilkę nie będzie mi potrzebna, więc zaczniemy tutaj tak naprawdę dostarczać wodę. A, zostawimy oczywiście tą przyczepkę tutaj właśnie tutaj w suszarni i zajmiemy się tutaj dostarczaniem po kolei oczywiście wody. Beczka jest dość spora, bo mieści sobie około 100 tysięcy litrów wody. Na szczęście mam też bardzo fajny zbiorniczek, który w miarę szybko oczywiście napełnia tutaj tą wodę, więc nie powinno też być tutaj jakichś większych kłopotów. Dobra, literka Q i śmigamy w pierwszej chyba kolejności. Wodę już mam dostarczoną tutaj do koni, więc dostarczamy najpierw do sadów. Uruchomimy oczywiście tą produkcję. W pierwszej kolejności tutaj do wisienek. Myślę, że też sporo wody tutaj wejdzie. Oczywiście jeszcze raz chciałbym podziękować i pozdrowić Bananka oraz Adama Krzyzgraja. Oczywiście dziękuję panowie za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie dobre słowa, za lajki, za komentarze. Bardzo dziękuję za wsparcie. I oczywiście również wam chciałbym podziękować za wszystko, co zrobiliście dla kanału pana Shadower.
I oczywiście zapraszam osoby, które jeszcze nie zdecydowały się do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, że odcinki oczywiście puszczane są od poniedziałku do piątku, a w soboty i w niedzielę są małe tutaj streamy. I oczywiście serdecznie zapraszam na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i też na mapę PW Conti na Farmingu 19. Chciałbym też przypomnieć, że pod każdym filmikiem jest link, który oczywiście przekieruje Was na oficjalną stronę, gdzie oczywiście można wesprzeć dzieciaki i za to wsparcie serdecznie Wam bardzo, bardzo dziękuję. W imieniu swoim skromnym Pana Shadower i oczywiście proszę o wsparcie tutaj dla Jagody. Link oczywiście pod filmikiem w tym tygodniu. I dziękuję też za wsparcie, które było tutaj dla Mateusza. Udało się oczywiście tu uzbierać wymaganą kwotę i za to bardzo Wam dziękuję. No i teraz będę musiał wodę dostarczyć tutaj do sadu klonowego. Jak zwykle się tutaj wbiłem w ten display informatyczny. O, woda śmiga. A jednak się pojawiło. No jest. Widzicie? Pojawiła się woda. Mamy tutaj informację, ile wchodzi tutaj. Będzie oczywiście syropu klonowego. Na obecną chwilkę jest niewiele. Tutaj mamy informację, jak widzicie, ile mamy ziarna, ile wody. Mamy 4 wisienki. Naprawdę fajnie to wygląda. I jeszcze oczywiście chciałem Wam pokazać tutaj chmiel. Widzę, że na chmielu jest podobnie. Literka I. Mamy tutaj chmiel, wodę, ziarno. Informacja jest. Przynajmniej nie będę musiał zaglądać tutaj do tego całego menu produkcyjnego, jak widzicie. Bo tak naprawdę wszystko jest tak naprawdę tutaj w tych displayach, cała informacja jest oczywiście zawarta. To idziemy oczywiście po następną wodę. Mamy tutaj te dwie rzeczy uruchomione i ruszamy oczywiście do sporej ilości szklarni. Mam ich oczywiście dość dużo, więc będzie dość sporo pracy. Tak właśnie jeszcze zastanawiam się, chyba tam dość sporo wchodzi tej wody. Więc już tutaj dojeżdżamy i ruszamy. Powolutku oczywiście zbliżamy się tutaj do końca odcineczka. Jeszcze chyba dostarczę tutaj oczywiście tą wodę. Ewentualnie zrobimy kapkę dłuższy ten odcineczek. Pokażę Wam oczywiście tutaj ten cały. A tu jeszcze jest chmiel. Zapomniałem, są szklarnie jeszcze z chmielem. Więc będzie naprawdę sporo, sporo jeszcze pracy. No, to jedziemy najpierw z wodą tutaj. Literka I. I zaraz zobaczymy. Może nie będzie tak tragicznie. O nie, 20 tysięcy. No proszę. To jedziemy teraz tutaj. Teraz tutaj do chmielu. Fajnie to wygląda, nie? Tak pomyślałem, że troszeczkę tak naprawdę sobie trochę to urozmaicę. Pogram trochę światłem. Też zależało mi na tym, żeby Wam pokazać, jak ta farma będzie wyglądała właśnie w nocy. Wydaje mi się, że ona tak źle nie wygląda. I jeszcze tutaj dostarczymy wodę do tej części. Oczywiście tutaj sporo, sporo jest upraw, bo mamy też kapustę, mamy grzyby, ale wszystko jest tutaj powłączane. No i zobaczymy, ile tutaj czego tak naprawdę będzie. Jeszcze tak naprawdę są jeszcze warzywniaki, ale nie chciałbym ich uruchamiać jeszcze nie teraz.
poczekamy sobie oczywiście chwilkę i oczywiście tutaj sporo jeszcze budyneczków oczywiście znajdzie się, przede wszystkim produkcyjnych. Tym bardziej powiem Wam, że samych budynków z tej mapy jest dość spora ilość, więc to też będę... Oj, ale tu przeholowałem. Też sporo będę musiał... sporo też będę musiał tak naprawdę jeszcze tutaj budyneczków produkcyjnych, różnego rodzaju palet, różnego rodzaju paliwa i tak dalej umieścić na tej mapie. No i zajmie mi to też sporo czasu. Tak to niestety wygląda, takie uroki mapy. Taką sobie oczywiście wybrałem, bo chciałem się pochwalić mapą, która jest autora Dajent, który jest autorem mapy na PW Conti Farmingu 19. Dobrze, to ruszamy oczywiście tutaj. Dobrze, 20 tysięcy. Oj, chyba mi nie starczy tej wody, żeby tutaj wszędzie podostarczać. Tak mi się wydaje. Jeszcze będę musiał zrobić jedną turę. Tak mi się wydaje, że jeszcze jedną turę będę musiał tutaj zrobić. Ale chyba będę miał wszystkie budynki tutaj pouruchamiane tak naprawdę. Jeszcze tutaj. Aha, czyli tutaj dostarczyłem, to jeszcze będę musiał dostarczyć do tej tutaj szklarni, skoro tu jest. I jeszcze zobaczmy, czy tu mamy. No właśnie. Oj, chyba mamy wszystko, jak dobrze chyba nie mam. Aha, tutaj mamy oczywiście. Mamy wszystko. Tutaj mamy wszystko. Tutaj w sadzie również. Tutaj też mamy ziarno. Wydaje mi się, że więcej nie będę potrzebował. Syrop klonowy również. Jak widzicie, produkcja złota tutaj dalej mamy, ile tutaj tego złota? 152 litry i tu jest, widzę, w tej szklarni woda jest, tu również, tutaj również, tutaj też komplet i tu również. I chyba wydaje mi się, że we wszystkich szklarniach mam wodę. Jeszcze przy okazji pokażę Wam właśnie tutaj w tę naprawdę kopalnię złota, którą uruchomiłem w poprzednim odcinku. No, już się zrobiło naprawdę ciemno, ale tu... o. Proszę bardzo. Też chciałem Wam pokazać, jak tutaj działają te displeje informacyjne. No i mamy informacje o ilości tak naprawdę czysty piasek, złoto, olej napędowy. Tu mamy chyba sand, to czyli żwir, woda. Żwir, czy bardziej piasek, bo tak to powinienem powiedzieć. No i tutaj podobna informacja, jeżeli chodzi o gravel i produkcja złota, czyli jakieś 300 kg złota mamy już wyprodukowane. Bardzo oczywiście Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. I co? Życzę Wam dużo zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Żegnam Was. Shadow R. Cześć.